Pierwsze wieki po Chrystusie to czas intensywnego rozwoju i ekspansji chrześcijaństwa. Niebagatelną rolę w tym procesie odegrali ewangeliści, którzy niczym bardowie wędrowali od grodu do grodu i głosili dobrą nowinę. Dziś większość nurtów technologicznych posiada swoich własnych ewangelistów głoszących dobrą nowinę na tematy technologiczne. Ale czy na pewno tylko dobrą? Przekonajmy się o tym, słuchając wystąpienia pod tytułem Blaski i cienie BDD. Przed Państwem Mateusz Zalewski z Syliusa. Patrzę, słychać mnie. Dzień dobry. Bardzo nie wiedziałem, o co chodzi z tym zapowiedzią. To było strasznie... Nie wiem, kto to pisał. Zakładam, że nie pani Krystyna Czubówna, ale wspaniała zapowiedź. To już moja druga prezentacja dzisiaj i obie zapowiedzi były niesamowicie inspirujące do dalszych działań. Co wy tu wszyscy robicie? Jest godzina 18. Dlaczego wy nie jesteście na piwie albo coś? Znaczy ja bardzo się cieszę, nie? Ale ja bym chyba nie przyszedł. A tak zupełnie serio, to dzięki bardzo, że przyszliście, no bo ostatnia prezentacja na dwudniowej konferencji, to wiadomo, że już wszyscy są tacy troszeczkę zmuleni. Za chwilę będzie grał zespół Kołdra, ulubiony zespół wszystkich programistów. Nie możemy tego przegapić. Ale pozwólmy sobie jeszcze na tą godzinkę, pewnie niecałą, pewnie 45 minut albo pół godziny, albo zobaczymy, ile wyjdzie, jakiegoś troszeczkę merytoryki. I mam nadzieję, że wyniesiecie coś z tej prezentacji. Ja może wodę wyniosę. No i o, działa. Dziękuję. Spoiler. Fizyka kwantowa. O tym chcieliśmy rozmawiać, nie? Ktoś coś kojarzy? Fizyka kwantowa, chociaż gdzieś słyszał. To nie jest takie trudne. Fizyka kwantowa nie jest tak trudna jak fizyka kwantowa. W fizyce kwantowej mamy jakieś takie teorie, które wyjaśniają, jak działa wszechświat na takim bardzo niskim poziomie, na mikroskali. Czyli jak działają ze sobą cząsteczki, w jaki sposób mogą ze sobą interferować, jak są jakieś fluktuacje kwantowe powstają. Cuda nie widzę. Niesamowite rzeczy. Polecam. No i mamy ogólną teorię względności też. I ogólna teoria względności z kolei bardzo ładnie opisuje, jak działa wszechświat w makroskali, czyli w takiej sytuacji, w której mówimy o obiektach, które mają bardzo dużą masę, w związku z tym zaginają tą czasoprzestrzeń. Pan Einstein to bardzo ładnie wszystko poopisywał. Okazało się, że miał rację. W fizyce teoretycznej to jest niesamowite, że jest taki sobie gość, on sobie coś wymyślił i 100 lat później okazuje się, że tak naprawdę jest. I tylko jest taki problem, że nie ma nic pomiędzy. W sensie fizycy szukają tego bardzo wytrwale, takiej jakiejś teorii, która by mówiła, jak połączyć te dwie teorie. Mamy mikroskalę fizykę kwantową, makroskalę ogólną teorię względności, ale one się ze sobą nie łączą. I ta teoria, która tutaj miałaby to połączyć, może być nazwana teorią wszystkiego, jakiś ultimate theory. I co to ma w ogóle wspólnego z tym, o czym mieliśmy mówić? Bo zakładam, że... Znaczy mogę pogadać trochę o fizyce jeszcze, ale zakładam, że nie o tym chcieliście słuchać. Ja bym powiedział, że behavior driven development, o którym będę troszeczkę mówił teraz, to jest takie ultimate theory procesów developmentu. Tak trochę. No i oczywiście, tylko tutaj oczywiście nie mówimy o fizyce kwantowej, nie mówimy o ogólnej teorii względności, tylko mówimy o takim procesie, który miałby połączyć te światy biznesu i światy bardziej technologiczne. Zazwyczaj są to takie dwie, nazwijmy to, dwa przeciwstawne obozy, które BDD bardzo by chciało, żeby przeciwstawnymi obozami nie było. Natomiast jeżeli ktoś z was, może powinienem od tego zacząć, czy w ogóle ktoś słyszał o BDD, ktoś słyszał, ale o na przykład TDD już większość ludzi słyszało prawdopodobnie. No i takim jednym z głównych problemów, czyli tym tytułowym cieniem, które się kładzie na koncepcji behavior driven development właśnie, to są takie
takie no, niezrozumienie tego, czym faktycznie BDD jest, tak z mojej perspektywy. Pokutują takie, nazwijmy to mity, nie mity, koncepcje na temat BDD, że to BDD to jest takie w sumie takie trochę lepsze TDD, albo takie TDD na steroidach. Na sterydach się mówi, może. Przepraszam, angielski się mi czasem tutaj włącza, niepotrzebnie zupełnie. Mam piękny język, trzeba używać pięknego polskiego języka. I to powiedziałbym, że to są takie koncepcje, które gdzieś tam są umocowane w rzeczywistości, bo faktycznie ten cały nurt zapoczątkowany, ta metodologia zapoczątkowana przez Dana Norfa, Behavior Development, ona wyszła z tego, żeby rozwiązać problemy, których TDD trochę nie rozwiązuje. Natomiast to wcale nie oznacza, że to są koncepcje, które się wykluczają, albo koncepcje, które nie są w jakiś sposób komplementarne. Jest też taki problem i ja mnie to strasznie na przykład mierdzi. Staram, żeby mnie nie denerwowały rzeczy generalnie w życiu, bo po co? Natomiast jak już mnie denerwuje, to mnie denerwuje, jak ktoś mówi testy BDD. To już mi się nóż w kieszeni otwiera. Dlaczego to jeszcze zaraz będę o tym mówił, natomiast jest to jeden z takich rzeczy, które bardzo często słyszę i które bardzo często nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Czy też, że BDD to jest takie testowanie tylko UI-a. No i to na przykład wynika z tego, że narzędzia, szczególnie narzędzia PHP-owe, które mamy do BDD, czyli na przykład Behat, to są takie narzędzia, które bardzo często są stosowane faktycznie do robienia testów UI-owych, ale to nic nie zmienia. To wcale nie znaczy, że BDD samo w sobie mówi cokolwiek o testowaniu UI-owym, czy w ogóle cokolwiek o testowaniu, co jest ciekawe. Tutaj zebrałem kilka takich definicji. I w tych definicjach, mam nadzieję, że to w miarę dobrze widzicie, że na tych definicjach starałem się pokazać, o co konkretnie, na co one zwracają przede wszystkim uwagę. Pierwsza definicja mówi, że to jest że to jest taka metoda pracy. Nie ma nic o testowaniu, nie ma nic o nawet scenariuszach, niczym takim, że to jest po prostu metoda pracy, którą wdrażamy w naszym procesie developmentu. Że to jest metodologia, taka outside in methodology, która coś tam nam usprawnia w naszym właśnie, w naszych procesach, w wytwarzaniu oprogramowania. Czy moja ulubiona chyba definicja, nie idealna prawdopodobnie, ale cóż jest idealne, czyli ta definicja, która mówi o tym, że to jest taki proces, który za cel sobie stawia usprawnienie komunikacji. To jest już w ogóle oderwane od czegokolwiek technicznego. A okazuje się, że faktycznie tak jest, że faktycznie behavior driven development bardzo skupia się na rzeczach dużo wyżej poziomowych niż samo testowanie. Ale przez to wszystko to behavior driven development, ono jest za bardzo skomplikowane, tak na pierwszy rzut oka przynajmniej. To jest bardzo duży problem, że na pierwszy rzut oka, ja mówię na pierwszy rzut oka, bo jak się pozna, o co konkretnie chodzi, to nie jest żadne rocket science, nie? Jak byliście na prezentacji Mariusza Gila, no tam dużo mówił o SpaceX, więc to nie jest ta skala problemu. To jest coś dużo mniej skomplikowanego, co nie zmienia faktu, że na pierwszy rzut ucha, przy pierwszym zetknięciu BDD jest z jakiegoś powodu skomplikowane, szczególnie kiedy to porównamy z TDD, które tak konceptualnie jest proste. Ja nie mówię, że implementacja TDD jest prosta zawsze, bo bardzo często nie jest. Dużo ludzi mówiło, że zna TDD, a kto używa TDD? Tak na co dzień w pracy. No tak. A kto używa dobrze? Zawsze są rzeczy, które możemy poprawić. Natomiast nawet te osoby, które nie używają TDD, no to koncepcyjnie jesteśmy w stanie zrozumieć, że to jest coś bardzo prostego. W ogóle sama koncepcja testu jest czymś, co jest bardzo proste do zrozumienia. Dygresja. Przepraszam, lubię dygresję. Jest taka gra. Nic nie widać. Taki piękny slajd. Jest taka gra, która się nazywa Alien z Colonial Marines. Ja tak nie pamiętam nazwy, bo nie grałem w tym. To nie, w ogóle nie o to chodzi. O co chodzi? Chodzi o to, dlaczego testowanie jest proste koncepcyjnie. No tutaj mamy taki przykład, że jakiś moder, ta gra generalnie nie za bardzo tak się sprzedała. W sensie słaba była te alieny. Jak ktoś kiedyś oglądał Obcego, no to wie, że to super inteligentne stworzenia w tej grze, no to po prostu były głupki straszne i bardzo łatwo się z nimi walczyło. Natomiast jeden z moderów, który tworzył mod z jakiegoś powodu tej gry, która sukcesem się nie okazało, znalazł literówkę. Prostą literówkę w kodzie, którą zdecydował się poprawić.
ta jedna literówka sprawiła, że ci obcy z po prostu głupkowatego przeciwnika, którego łatwo było pozabijać, zamieniły się w maszyny do zabijania, w mega, mega odważnych, mega wymagających przeciwników, których było naprawdę ciężko pokonać. Chodziło o jakieś tam przepisanie aliena do areny, że jak on nie był przypisany, to w związku z tym nie wiedział, gdzie się odnaleźć, zaczął po prostu biegał po prostu jak głupi po całej planszy i nie za bardzo zwracał uwagę na nic innego. I myślę, że czujemy, że jeżeli, ja wiem, że game dev to jest zupełnie inna para kaloszy i że jak robisz po 19 godzin dziennie przez 4 lata, to jest ciężko myśleć o testach. Natomiast tak koncepcyjnie naprawdę wydaje mi się, że wszyscy czujemy, że jeżeli jakiś prosty teść tam by był nawet na poziomie statycznej analizy, to coś takiego by nie wyszło. Coś takiego by wyszło i dzięki temu firma, która wypuściła grę, na przykład zarobiłaby dużo więcej pieniędzy, a prawdopodobnie o to im chodziło, jak wypuszczali tą grę, tak strzelam. Więc jeżeli chodzi o samo testowanie, ono jest proste i TDD też jest proste. Ten cały cykl Red Green Refactor, że tam sobie robimy, tak dla porządku powiem, że robimy sobie test, który nie przechodzi, potem robimy, żeby przechodził, a potem refaktorujemy, żeby cały czas przechodził, a jak nie przechodzi, to zrobimy, żeby przechodził. To jest proste. To nie wymaga jakiegoś tam kognitywnie, nie musimy wchodzić na jakiś bardzo wysoki poziom. Natomiast z BDD to jest tak, że to jest taka metodologia, która za cel sobie stawia, to będzie teraz dziwnie brzmiało, ale ona za cel sobie stawia cel. W sensie BDD potrzebuje celu. To BDD to jest metodologia, która sama w sobie, ona nie dostarcza nam być może bezpośrednio jakichś konkretnych rozwiązań, ale raczej kieruje nas na to, że powinniśmy coś konkretnego osiągnąć. Natomiast ten cel tego BDD to nie może być jakiś tam sobie cel, że na przykład sprzedamy więcej produktów w naszym sklepie. To jest nasz cel. To jest głupi cel. Ten cel musi być SMART i SMART to jest akronim. Czyli musi być cel, który jest specyficzny, który jest mierzalny, który jest osiągalny, bardzo ważne. Jak sobie postawimy za cel, żeby w naszym e-commerce, w którym sprzedajemy 4 książki w ciągu roku, być nowym Amazonem, prawdopodobnie tak się nie stanie. Znaczy, absolutnie bardzo bym chciał, żeby każdy z nas osiągnął taki sukces, ale prawdopodobnie tak nie będzie. Musi być relevant i musi być również jakby określony w czasie. I to wszystko sprowadza mnie do tego, ja sobie tak bardzo dużo kminiłem nad tym, jak przygotowywałem tę prezentację, jak tutaj tak skrócić, co to faktycznie to BDD jest. Bo jak widzieliśmy, było dużo różnych definicji, które skupiały się na trochę innych rzeczach. A ja bym powiedział, że z mojego doświadczenia, to BDD to jest tak, jakbyśmy bardzo chcieli to oversimplified, czyli uprościć, proszę pewnie zbyt bardzo, to jest takie TDD, które się skupia na tym dlaczego. Dlaczego i to dlaczego jest bardzo istotne. Bo cały czas używamy tych samych rzeczy, które używamy w TDD, tego TDD cycle, cały czas używamy bardzo podobnych narzędzi, ale zadajemy sobie zupełnie inne pytania w BDD. Zadajemy sobie pytanie, dlaczego w ogóle chcemy coś robić. Bo jeżeli nie wiemy, dlaczego coś robić, to można by się zastanowić w ogóle, czy powinniśmy to robić, ale to jest zupełnie inna sprawa. Takie bardziej techniczne problemy związane z BDD to jest to, że jak już sobie poznamy, co to BDD jest, może zaczniemy nawet starać się je stosować, to jest to, że jest trochę zbyt naturalne. I co mam przez to na myśli? To jest taki scenariusz. Scenariusz napisany w BHC-ie, czyli takim najbardziej chyba sztandarowym projekcie, który jest w PHP stworzony dla właśnie implementacji, nazwijmy to BDD w naszej aplikacji. No i to jest taka historyjka, nie? Idea jest taka, że taki scenariusz może napisać każdy, nawet jeżeli nie ma żadnego doświadczenia technicznego. Tutaj nie ma większego znaczenia, co tu jest, to jest jakiś prosty... Działasz ty? Działasz. To jest jakieś proste dwa scenariusze z dodawania do koszyka. Ja przez od wielu lat pracuję w e-commerce, więc tutaj najprostszy przykład. I chodzi o to, że jeżeli ktoś jest zupełnie nietechniczny, to mógłby sobie ten scenariusz przeczytać i powiedzieć, aha, no czyli tak u nas działa dodawanie do koszyka. A problem jest taki, że czytamy to bardzo często my, w sensie programiści, deweloperzy. I my mówimy, dobra, gdzie jest kod?
W sensie, ja nie po to zostałem programistą, żeby rozmawiać z ludźmi, nie po to zostałem programistą, żeby pisać jakieś historyjki, nie? W sensie, to jest oczywiście tak śmieszki śmieszkami, ale czasem mamy takie podejście, że no, my lubimy kodzik, lubimy mięsko, lubimy jak trzeba rozkminić jakieś problemy i problemy takie bardzo niskopoziomowe, a nie problemy na zasadzie, no dobra, tak dodam do koszyka, to co się teraz stanie? No będzie dodany do koszyka. No i co potem? W sensie to wydaje się nudne. To nie jest nudne, ale to wydaje się nudne. Szczególnie, że my na przykład w Syliusie, czy tak jak tutaj pani Krystyna powiedziała, w projekcie, z którym pracuję od lat. Pytanie, kto zna Syliusa? Znaczy, kto kojarzy Syliusa? O, dużo ludzi, spoko, fajnie. Kiedyś było to mniej ludzi, a teraz jest więcej ludzi, więc idziemy w dobrym kierunku. Więc my w Syliusie bardzo dużo staraliśmy się działać przez wiele lat z tym podejściem BDD i przez to mieliśmy bardzo dużą presję na robienie tych scenariuszy. W sensie, jak ktoś otworzył jakiegoś pull requesta, to mu powiedzieliśmy, no fajnie, że ten pull request otworzyłeś, ale gdzie jest scenariusz? Czy mógłbyś zrobić scenariusz? Dziękujemy bardzo, ale czy mógłbyś być może zrobić nasz scenariusz? I to jest w pewnym momencie już takie... Ja mam świadomość, że to w pewnym momencie mogło być irytujące dla ludzi i mogło to również odstręczać ludzi od tego, co my chcieliśmy przekazać w ogóle, czyli przekazać tego, że BDD jest naprawdę spoko, a było dla ludzi raczej takim pinganiem ich w związku z tym, że dobra, rób sobie jak... Spoko, że zrobiłeś kodzik, ale zrób coś, co my sobie wymyśliliśmy, że jest ważne. I to jest to, co powiedziałem, że bardzo dużo ludzi odstrasza takie podejście do behavior development, ja mówię ze swojego doświadczenia, że jak już ludzie to stosują, to można odnieść wrażenie, że bardziej się przejmują tym taką techniczną implementacją tych wzorców, tych metodologii, a niekoniecznie dowożeniem wartości, którą przecież można dowieść również bez tych wszystkich testów. Jest bardzo dużo złych przykładów tego, jak stosować BDD w projekcie. I żeby nie było, że tam jadę po kimś, to wezmę przykłady również z Syliusa, tylko z trochę dawniej. Mieliśmy jakieś takie scenariusze. Jak może widzicie, znowu nie ma totalnie znaczenia, co tu jest napisane, natomiast widzicie chyba prawdopodobnie nawet z daleka, że struktura tych scenariuszy jest no, zupełnie inna niż tego, co widzieliśmy wcześniej. Tu są jakieś tabelki, tu są jakieś odniesienia do faktycznie rzeczy związanych z UI-em, czyli tam, że klikamy jakiś przycisk, że wypełniamy jakieś pole, cuda niewidy. Straszne rzeczy, straszne czasy. My to przeoraliśmy te nasze BHT bardzo od góry do dołu w tym momencie po to, żeby sprawić, żeby te scenariusze były bardziej zorientowane właśnie na wartość biznesową, a nie na klikanie w UI-u, bo klikanie w UI-u to nie jest wartość aplikacji, nie? Wartość aplikacji to jest to, że ona rozwiązuje jakiś problem biznesowy, czy na poziomie e-commerce'a to będzie ważne, że możesz coś kupić. To jest wartość aplikacji. A to, czy to jest w UI-u, czy to potem jest obsługiwane przez API, bo my potem wzięliśmy sobie te scenariusze i ogarnialiśmy za pomocą nich również API, to nie ma większego znaczenia. Możemy polecieć dalej z takimi złymi przykładami. To jest z dokumentacji BHT-a, już bezpośrednio, i tutaj też mamy takie przykłady użycia BHT-a, już nie wiem, na przykład do UI-a, ale na przykład do testowania sobie komend jakichś, które możemy sobie odpalić w linii poleceń. Ja nie mówię, że to są złe przykłady użycia narzędzia, bo narzędzie może być w ten sposób używane i to jest spoko, ale to nie jest BDD. A wiecie, mamy ten problem, że w momencie wszyscy, w sensie nie, że wy, tylko wszyscy, ja również, że w momencie, w którym widzimy, że to jest framework, który jest związany z BDD i tutaj mamy scenariusze, które nam testują jakieś funkcje w command line, możemy tak pomyśleć, ale ja to mogę w PHP Unicie zrobić. Po co ja mam używać tego BHT-a? Po co mi to w ogóle? I to jest zasadne pytanie. Po co mam się uczyć jakiejś nowej technologii, która jest jeszcze do tego jakoś przekomplikowana, skoro te same rzeczy mogę zrobić już w narzędziu, które wszyscy znają, lubią i używają. No dlatego właśnie, że BHT, mimo że może być użyty do takich rzeczy, nie powinien prawdopodobnie być użyty do takich rzeczy. Wracamy do tego przykładu, takiego prostego. To jest opis wartości biznesowej, którą możemy opisać za pomocą takiego scenariusza w BHT. Czy tutaj mamy jakieś odniesienie do takich rzeczy typowo technicznych? No nie, nie mamy, bo nie mamy mieć. Jakkolwiek byśmy sobie tego nie zaimplementowali, tutaj mamy w tym momencie takie tagi, że mamy UI i mamy API, bo ten sam scenariusz nam jest potrzebny do tego, żeby testować zarówno rzeczy po klikaniu w UI-u i do klikania i do przechodzenia po API,
Ale jakbyśmy sobie wymyślili e-commerce zrobiony w linii poleceń, to ten scenariusz mógłby wyglądać dokładnie tak samo i powinien wyglądać tak samo. Ja zawsze używam takiego porównania, które moi koledzy śmieją się, bo że to jest głupie porównanie, ale ja i tak go użyję. Że jakbyśmy na przykład kiedyś w przyszłości mieli rasę inteligentnych mrówek, która te mrówki posługują się nie tam, że widzą, tylko bardziej się węchem posługują i byśmy chcieli zaimplementować taki komputer na zapachy, w którym mogliby, mrówki mogłyby z niego korzystać, to taki sam scenariusz mógłby opisywać zapachowy interfejs takiego komputera, czy takiego interfejsu użytkownika, czy też interfejsu mrówki i cały czas by działał. Mniej więcej o to chodzi, że to nie jest test funkcjonalności aplikacji, to jest test biznesowy, to jest test wartości biznesowej, taką, czy aplikacja dostarcza wartość biznesową. I dochodzimy też do takiego momentu, że biorąc pod uwagę, że się zderzamy z takim podejściem BDD na przykład w Seriusie i czy w jakichś innych projektach, czy zderzamy się z tymi BHT-owymi scenariuszami, czy czymkolwiek innym, w jakikolwiek inny sposób to jest manifestowane w takiej aplikacji, że to jest ciężko zacząć. Ja nie mówię, że z TDD nie jest ciężko, bo bardzo często przerzucenie się z niepisania testów na pisanie testów, a potem jeszcze napisanie testów przed implementacją, to już jest w ogóle ciężko. Ale tutaj mamy jeszcze dodatkowy element taki, że no my w sumie nie myślimy o testach, tylko o wartości biznesowej. Nagle jako programiści musimy zacząć myśleć o tym, co faktycznie aplikacja robi, a nie jak to robi. Kto gra w szachy? Trochę osób gra w szachy. Super, bo szachy są mega. Jak się uczymy grać w szachy, to ja przynajmniej na przykład miałem tak, że gdzieś jak się uczyłem grać w szachy, to zacząłem się uczyć od takich podstawowych taktyk jakichś, że a tu możemy tutaj robić jakieś widełki, żeby zaatakować dwie figury naraz, albo możemy robić jakieś odciągnięcie obrońcy, czy też atak z baterii, różne takie niesamowite rzeczy, które no, cieszą, bo możemy bardzo szybko zauważyć, że faktycznie dają nam efekt na szachownicy, nie? Ale potem siadamy do tej szachownicy, no i co mamy zrobić? No, nie wiadomo, co mamy zrobić, bo jest bardzo ciężko zacząć. I oczywiście są techniki, które nam, techniki, które się nazywają otwarcia szachowe, które nam mówią o tym, w jaki sposób najlepiej zaczynać dane otwarcie, jak reagować na inne otwarcie i tak dalej, ale to nie jest proste. Tak jak BDD nie jest proste. No, mamy przykład z innego narzędzia, który jest związany z BDD bardzo, czyli z PHP Spec'em. Kolejne pytanie do publiczności. Kto zna PHP Spec'a? Więcej osób niż PHT chyba. Spoko, kto używa? Mniej osób niż zna. To by było dziwne, jakby więcej osób używało niż znało. I ten PHP Spec to jest takie narzędzie, które właśnie ono powstało gdzieś tam z BDD z tyłu głowy ludzi, którzy je tworzyli. Natomiast ono również w jakiś sposób nam się różni od tego już przywołanego wcześniej pięknego PHP Unita, którego wszyscy znają i kochają. Mimo że jak się tak przyjrzymy, to nie jest takie trudne, co tu się dzieje. Tutaj mamy sobie opis funkcji, mamy jakieś moki, które, obiektów, które sobie wchodzą. Mamy opisane, że coś jest zwracane, coś, jakaś metoda powinna być wywołana. I to nie jest trudne, ale to wygląda na początku, jakby było trudne. Znowu wracam do tych przykładów BHT-owych i tutaj możemy sobie na przykład, ja na przykład miałem bardzo często takie podejście, że zastanawiałem się, ludzie, dlaczego wy tego nie piszecie? Dlaczego wy nie piszecie tych scenariuszy? Przecież to jest takie proste. Robimy sobie taki scenariusz, mamy taki krok i on jest potem zaimplementowany jakoś ładnie sobie w tym BHT-cie właśnie. Czyli mamy jakby translację tego stepu napisanego w tym Gherkinie do kodu PHP-owego. Przecież to jest takie proste, przecież po prostu trzeba to zrobić. Tylko potem się zacząłem zastanawiać, no dobra, no a skąd ten produkt tam się bierze? No bierze się z jakiejś innej funkcji, która jest jakoś magicznie dostrzykiwana, która oczywiście nie jest magią, ale na pierwszy rzut oka tak to wygląda. A tutaj to w ogóle jeszcze mamy jakiś inny koncept jakiegoś product page'a, który jest tym show page'em, czyli page object'em, który opisuje nam konkretną stronę, na której jesteśmy, albo może go w ogóle tam nie być. A w ogóle dodatkowo jeszcze mamy jakiś shared storage, jakiś obiekt, który zawiera w sobie wszystkie rzeczy, o których ostatnio rozmawialiśmy i to wybucha głowę na początku. To są te, już na razie się skupiam, wiem, że się skupiam na tych cieniach BDD, się zastanawiacie, czy będą jakieś blaski, jeszcze nie wiadomo. To jest trudne na początku, szczególnie w momencie, w którym natykamy się na projekt, który jest dojrzały bardzo w kontekście tych użycia tych metodologii. Szczególnie jak jeszcze zerkniemy na kod takiego produktu,
I zobaczymy, że to są same behaty w Syliusie, nie? Tylko jest strasznie dużo. To jest strasznie przytłaczające. Sobie patrzymy na to i mówimy, ale co ja mam z tym zrobić? No co ja mam z tym zrobić? Na miłość boską. W sensie, oczywiście, i to jest znowu tak, jak się poznamy, wiemy, co tam jest, to nawigować po tym jest prosto. Ale nie wygląda na to. A wiecie, co jest jeszcze gorsze? Jak sobie przejdziemy z takiego projektu i zaczniemy nowy projekt. I my też nie wiemy, co zrobić. Bo tam to przynajmniej już coś było. A tu nic nie ma. Jak ja mam to zrobić, nie? Ja bym powiedział, że jest ciężko zacząć z BDD, ale to jest dobrze. W sensie, to nie ma w tym nic złego, że jest ciężko zacząć. Nic, co jest godne takiego posiadania, warte posiadania w życiu, nie powinno przychodzić łatwo, bo jakby przychodziło łatwo, to byśmy nie czuli, że to jest faktycznie coś wartościowego. I tu jest okej, nie? Ja naprawdę czuję, że to BDD jest wartościową metodologią i się nie ma co obrażać na to, że jest trudno. I to zarówno z perspektywy ludzi, którzy przychodzą dopiero co do projektu albo chcą zacząć używać, jak i z perspektywy ludzi, którzy już to wdrażają i kiedy ktoś przychodzi i nie jest w stanie tego na początku ogarnąć. Jest w porządku. Jest taki też problem, jak kiedyś miałem tak, że jak się zachłysnąłem tą metodologią BDD i mówię, pani Krystyna mówiła, że ewangelista, BDD i tak dalej. Ja tak się trochę czułem przez jakiś czas, nie lubię tego słowa, bo ja wiem, że wiele jeszcze rzeczy mam tak do poznania w tym aspekcie. Natomiast jak już byłem na ten początek, miałem takie zachłyśnięcie, wiecie jak to jest, jak zaczynacie programować, to szybko się czujecie Bogiem, nie? Wszystko mogę, wszystko, zakodzę, cały świat. No i tak trochę jest z tymi nowymi metodologiami, jak się, ona może być do wszystkiego. To jest niesamowite, dlaczego ludzie tego nie używają. Oczywiście prawdopodobnie nie jest to metodologia, którą możemy stosować do wszystkiego. BDD bardzo fajnie się nadaje do tworzenia projektów, które mają jakąś faktyczną wartość biznesową. Ja nie mówię, że projekty, które tam, tutaj mam jakiś przykład jakiegoś tam sortowania, czy to są jakieś konfiguracje, to są takie rzeczy, które są ważne w projektach, ale są taką malutką częścią, które są oderwane od właśnie od tej wartości biznesowej. I to nie ma w tym nic złego. Nie można się oburzać, jak ja na przykład się oburzałem wielokrotnie, że ktoś mi mówi, że do tego konkretnego, do tej konkretnej przestrzeni problemów nie będziemy używać PHATA czy PHP Speka. Więc myślę, jak to? Przecież ja lubię PHP Speka. W Syliusie wszyscy lubią PHP Speka. Nieprawda to jest oczywiście, nie wszyscy lubią PHP Speka. Szukam moich kolegów z Syliusa, ale już chyba nie chcą słuchać dzisiaj. Ale znam przynajmniej dwóch członków core teamu Syliusa, którzy nienawidzą PHP Speka. Oni po prostu strasznie nie lubią. Pewnie chcieliby go wystrzelić w przestrzeń kosmiczną. A ja bym powiedział, że to jest dobrze. W sensie dobrze jest, jeżeli używamy narzędzi, które faktycznie lubimy. Ja akurat na przykład PHP Speka lubię i przede wszystkim nie widzicie teraz, co robię, co mówię, ale mam nadzieję, że zaraz zobaczycie. Halo. Wiecie, że ten szum to jest... Ten szum, który widzieliście przed chwilą, to jest kosmiczne promieniowanie tła. To się nasze odbiorniki zbierają coś jeszcze pozostałości po wielkim wybuchu, który został. To jest niesamowite. To nie jest losowy szum. To jest szum z początku wszechświata. Zastanówcie się czasem nad tym, jak będzie wam śnieżyć telewizor. Ale wracając do BDD. BDD to jest metodologia, czyli metodologia, która... To jest metodologia, do której możemy użyć dowolnego narzędzia, które będzie nam akurat pomocne w wdrażaniu tej metodologii. Czyli to nie jest tak, że jak robimy w PHP i robimy BDD, chcemy robić BDD, to musimy używać BHATA albo PHP Speka. Możemy sobie wszystko lecieć z PHP Unitem. Możemy nawet nie lecieć z PHP Unitem w ogóle. Możemy lecieć z CodeCeption albo czymkolwiek, cokolwiek nie chcecie używać. Możemy nawet w ogóle testów nie robić. Mieliśmy kiedyś takiego klienta, którego byłem na szkoleniu i tam był taki, to było w Bułgarii, tam był taki pan CEO, taki potężny Bułgar, gość, 3 głowy wyższy ode mnie, 4 metry w barach szerszy, straszny był, sympatyczny, ale trochę się go bałem. I on właśnie tak kręcił nosem na to BDD i mówił, że no nie za bardzo tam u nas w zespole, bo to tam twardą ręką trzeba trzymać tych moich programistów, oni sobie to będą myśleć, ja tu biznes robię, a nie oni. Ale na przykład przekonaliśmy go do tego, że fajnie by było użyć tych scenariuszów behatowych do samej komunikacji między
biznesem, a ludźmi technicznymi, bez testów, bez używania tego do testów. Ja bym na pewnym poziomie abstrakcji powiedział, że oni zaczęli wdrażać BDD pewnego rodzaju, bez automatyzacji na takim poziomie technicznym, ale to już, to już był krok do przodu. No i tak, mówiłem, że tam bardzo dużo mówię o tych tytułowych cieniach BDD i moglibyście powiedzieć, że w związku z tym prawdopodobnie może nie warto, ale oczywiście nikt się nie spodziewał. Warto. Warto z kilku powodów, oprócz tych, o których już przepąkiwałem w międzyczasie. To ma taką kontrowersyjną tezę, że te wszystkie metodologie test-driven, czyli te TDD, BDD, przyspieszają development. I to jest kontrowersyjne, no bo jak to? Mamy do napisania więcej kodu, nie? Więcej się musimy w ogóle nauczyć tych metodologii. I to jest obciążające dla programistów, programistek, których mamy w zespole. Widziałem kiedyś takie badanie, jakiś pan, którego nazwiska nie pomnę, przeprowadzał sobie taki eksperyment, że robił jakieś code kata z przekształcaniem liczb rzymskich na arabskie. Proste jakieś rzeczy. No i on sobie tutaj wykazał w tym swoim badaniu, że na 3 próby, które podjął, w momencie, w którym nie użyło TDD, to zajęło mu to zadanie, dużo dłużej niż kiedy używał TDD. Oczywiście to jest takie badanie, które jest ciekawostką, a nie nazwałbym go miarodajnym. Pan już umiał używać TDD. W momencie, w którym tego nie umiemy, to prawdopodobnie ta inwestycja czasowo-energetyczna dla nas wszystkich jest dość spora na początku i musimy mieć z tego świadomość. Dlatego ja mam taką tezę, że TDD, BDD, one nie przyspieszają samego developmentu, no bo nie ma zmiłuj, tego kodu jest więcej do napisania i musimy myśleć o innych rzeczach, ale przyspieszają dostarczanie wartości. Jeżeli nie mówimy o jakichś tam projektach typu strona ja i mój pies, 4 zdjęcia i tak dalej, nie ma nic złego z taką stroną, nie? Ale jeżeli nie mówimy o takich projektach, tylko o jakichś projektach, które mają faktyczną wartość biznesową, to nie ma co do tego wątpliwości. Można by się zastanowić, czy dla małych bardzo projektów takie podejście ma sens, czy ta inwestycja będzie miała szansę się spłacić, natomiast myślę, że wszyscy, jak tutaj siedzimy, mamy świadomość, że małe projekty bardzo rzadko zostają małymi projektami, jeżeli odnoszą jakiś sukces. Bo jest bardzo duża pokusa, żeby je rozwinąć w średnie projekty, a potem w duże projekty. I warto w związku z tym pomyśleć już na samym początku o metodologiach, które mogą nam pomóc ulepszyć ten projekt w przyszłości. I co jest jeszcze ważne w kontekście samego BDD, to jest to, że BDD dostarcza dostarczenie tej wartości nie tylko na poziomie kodu, tak jak w klasycznym TDD, ale na poziomie biznesu również. Czyli to, co było w tej jednej z tych definicji, to BDD pomaga nam usprawnić w ogóle oczekiwania i komunikację pomiędzy ludźmi biznesowymi a technicznymi. Jest takie piękne pojęcie jak ubiquitous language, czyli język wszechobecny. To jest takie pojęcie, które jest manifestuje się również w DDD i w BDD właśnie też. Zbudowanie takiej wspólnej platformy językowej, że jak na przykład ja mówię jako programista faktura, to to jest ta sama faktura, którą mówi biznes. Kiedyś słyszałem taki przykład, że przykład zespołu, który dostał jakąś wielką, olbrzymią specyfikację na 3,5 miliona stron jakiegoś systemu i mieli się podzielić i robić ten system. I po 3 miesiącach się spotkali i problem był taki, że 4 zespoły, które były, to 3 robiły tą samą rzecz. No i problem był taki, dlaczego robiły tą samą rzecz, bo programiści są prości ludzie. Jak widzą 3 różne słowa, to są 3 różne rzeczy. Okazało się, że to było to samo, tylko ujęte w 3 różnych słowach. No, zdarza się, nie? Pieniądze trochę wtopione. Ale właśnie w BDD mamy ten koncept budowania takiego wzajemnego zrozumienia. I jakby to samo w sobie jest celem. Te wszystkie nasze testy, które potem mamy, scenariusze, speki, to jest tylko sposób do osiągnięcia tego celu. Prawdopodobnie jeden z lepszych, dlatego większość ludzi używa właśnie tych narzędzi, ale niekoniecznie jedyny. Z mojej perspektywy również takie podejście bardzo wzmacnia taką różnorodność kognitywną, jeżeli mogę tak powiedzieć. Chodzi mi o to, że w takim procesie, w takiej metodologii tak naprawdę każdy od góry do dołu, nazwijmy to, czy też od prawa do lewa,
jest zaangażowany w proces wytwarzania oprogramowania. Nie tylko programiści, nie tylko architekci, ludzie z biznesu również w jakiś sposób partycypują w tym, żeby ten, nie bezpośrednio pisząc kod, ale partycypują w tym, żeby ten kod faktycznie odpowiadał tym wartościom biznesowym. A dzięki temu jesteśmy w stanie na wielu różnych poziomach po prostu mieć dostęp do ciekawych pomysłów, bo to nie jest tak, że jeżeli ktoś jest analitykiem, to tylko on będzie miał ciekawe pomysły, albo product owner tylko będzie miał ciekawe pomysły. To też często jakiś programista, gdzieś tam nawet jakiś junior, który dopiero co zaczął pracę, może mieć bardzo ciekawe obserwacje odnośnie procesów biznesowych, które mogą być po prostu wartościowe. Może nie, a może tak. Jeżeli ktoś kiedyś z was się interesował event stormingiem, tak liczyłem, że jak powiem event storming, zaraz Mariusz Gil tutaj wpadnie. Ale chyba nie, chyba jest zajęty albo nie słyszał. Więc jeżeli ktoś się kiedyś zainteresował event stormingiem, to tam też jest ten koncept, że jakby w sesji event stormingowej możemy czerpać z pomysłów i z inteligencji i wiedzy, czy też przeczuć wielu różnych ludzi na różnych etapach zaangażowanych, nie tylko na ludziach, którzy właśnie projektują jakiś system wysokopoziomowo. U nas jeszcze to się bardzo fajnie sprawdzało, w sensie u nas w Syliusie bardzo fajnie się sprawdzało to podejście na takim poziomie bardziej technicznym tworzenia tych scenariuszy, które są de facto taką żywą dokumentacją projektu, czyli opisują, co ten projekt faktycznie robi. Jeżeli byście chcieli się dowiedzieć, niekoniecznie wy, tylko nawet moglibyście pokazać komuś zupełnie nietechnicznemu, patrz, pokażę ci fajny projekt e-commerce'owy i wejść na Syliusa i poczytać sobie scenariusze. Wtedy możemy się dowiedzieć, co faktycznie ta aplikacja robi. To jest bardzo przydatne. I teraz ta dokumentacja, ta żywa dokumentacja ma jedną zasadniczą przewagę nad taką normalną dokumentacją. Ona jest zawsze up to date. Ona nie może nie być up to date, bo wtedy build jest czerwony. Nikt nie zmerdżuje. Oczywiście możemy zawsze pominąć jakieś scenariusze, ale koncepcyjnie jesteśmy dużo łatwiej w stanie być utrzymać tą dokumentację, która będzie faktycznie odzwierciedlać stan systemu. Myślę, że wszyscy wiemy, jak to jest z normalną dokumentacją, że ona się bardzo często rozjeżdża z systemem. Niestety, no po prostu. U nas to BDD też bardzo fajnie działa w takim podejściu, że czujemy takie większe bezpieczeństwo związane z tym, że przy wypracowaniu pewnych metodyk, pewnego podejścia, takiego nawyku praktycznie tego podejścia test driven, jesteśmy w stanie przy wyłapywaniu, że widzimy jakiś bug, no dla mnie w tym momencie dość naturalną rzeczą jest to, że jak tylko mam buga, no to piszę od razu scenariusz, czy tam jakiś spec, czy cokolwiek innego, co tego buga zreprodukuje. Jak go naprawiam, no to mam, nie wiem, 99% szansy, że on ten bug nie wróci. Fajnie. Kiedyś pamiętam, wypuszczałem wersję Syliusa jakąś tam 1.11 czy którąś tam i wypuszczałem ją o pierwszej w nocy. O pierwszej w nocy klikałem, tam zrobiłem taga. Widzicie, co zrobiłem? Poszedłem spać, bo mogłem, bo nie przejmowałem się. To oznacza, że nigdy nam się nic nie wywróciło po tagu? Oczywiście, że się zdarzyło. Ale od kiedy mamy jakieś takie szybeczko bardziej holistyczne podejście do takiego podejścia, to zdarza się to dużo rzadziej i dzięki temu można sobie spać spokojnie, a nie się przejmować rzeczami. Mega ważną rzeczą jest to, że to, co mówiłem, BDD to nie jest jakiś zastępnik jakichś innych metodologii, ani tych technicznych, czyli TDD, ani tych biznesowych. Mamy różne agile'owe metodologie, które bardzo fajnie się sobie współpracują z BDD. Mamy te event stormingi, mamy samego Agile'a, Scrama. Co kto komu pasuje, to bardzo fajnie, to BDD bardzo fajnie jest. Łatwo, łatwo nie jest, skłamałem. Jest wartość, bardzo wartościowy sposób można zaimplementować BDD właśnie w te inne metodologie około Agile'owe. No i to jest dowód anegdotyczny oczywiście, ale na podstawie tych moich doświadczeń ja nigdy nie miałem takiego fanu zrobienia kodziku, jak w stosowaniu takim PDD na poziomie już nawet takim typowo technicznym. A ostatecznie to jest chyba trochę to, do czego każdy z nas dąży, nie? W sensie wierzę, że każdy z nas, jak tutaj siedzi, to po prostu lubimy programować i chcemy lubić programować i chcemy wstawać codziennie rano i mówić, ale fajnie, że będę sobie dzisiaj programował, a nie Jezus Maria, muszę dzisiaj znowu programować. Dziękuję. Ja się nazywam Mateusz Zalewski.
I pracuję od dawna z Celiusem. Od początku tego roku jestem również jednym z założycieli agencji Commerce Weavers, którą widzicie tu i którą widzicie tu. Dostałem koszulę na urodziny, więc ją założyłem. Jak zeskanujecie QR kod, to nie wiecie, czy wyjdziecie na stronę Celiusa, czy Commerce Weavers. Ja wam tego nie powiem, ale spróbujcie. Od pewnego czasu również razem z Łukaszem, czyli z innym core team memberem, współorganizujemy taki event Dobry Craft, którym trochę bardziej interdyscyplinarnie się zastanawiamy nad jakością kodu. Tutaj proszę zeskanować również QR kod. Jestem bardzo sprytny, bo podałem wam QR kod nie do strony, a do konkretnego filmiku na YouTubie, który ostatnio zaczęliśmy nagrywać. Nabijecie nam ten sposób wyświetlenia i będziemy bardzo szczęśliwi. I jeżeli ktokolwiek by chciał pogadać o BDD czy o innych rzeczach związanych z jakością kodu, to serdecznie zapraszam. Mamy chyba jeszcze chwilkę nawet na jakieś pytania, bo się uwinąłem w 40 minut. Jakby ktoś kiedyś chciał z nami popracować, to bardzo potrzebujemy pomocy, bo mamy tyle roboty, że się nie wyrabiamy. Bardzo potrzebujemy. Nie, że kradnę z którejkolwiek firmy deweloperów, ale jeżeli chcecie, to przyjdźcie. Kodzik jest zawsze super i atmosfera też jest super. A nawet jak kodzik nie jest super, to atmosfera też fajnie zostaje. Tyle chyba ode mnie. Dziękuję wam serdecznie. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę. Są pytania, wspaniale, bo bardzo chciałem to rzucić. Udało się. Pierwszy raz dzisiaj rzucasz? Drugi raz, ale za pierwszym razem słabo rzuciłem, teraz rzuciłem lepiej. Ale boksik jest cały, przeżył. Wspaniale. Zastanawiam się, bo sam używam BDD od dłuższego czasu. Jak wygląda twoje doświadczenie z używaniem BDD w przypadku piramidy testów? W sensie chodzi mi o to, na którym etapie jest to ok, a na którym już lepiej z tego zrezygnować i pójść w innym kierunku. Znaczy, ja bym powiedział, że przede wszystkim BDD samo w sobie, ponieważ używa tych, tych samych rzeczy, co w TDD, no to tamte piramidy testów, można by się zastanowić, czy ona jest spoko, czy nie jest spoko. Mieliśmy na przykład w Celiusie zawsze duży ten problem, że mieliśmy taką bardziej klepsydrę testów, że mieliśmy bardzo dużo tych testów wysokopoziomowych, UI-owych, API akceptacyjnych, bardzo mało testów funkcjonalnych czy integracyjnych i znowu bardzo dużo unitowych. I czy to było spoko? Jeden rabin powie tak, inny powie nie. Ja miałem tym był rabinem jeszcze niedawno, który mi powiedział, że to nie było spoko. Z drugiej strony Celius jest tak na tyle... Nie powiedziałbym, że to jest specyficzny projekt, ale to nie jest projekt końcowy. To nie jest taki projekt, którego bierzesz sobie, stawiasz na produkcję i masz sklep, tylko potrzebujesz coś tam dokustomizować. Zresztą taka jest cała idea, że po prostu był to bardziej framework e-commerce'owy niż gotowa platforma. Więc być może do tego typu problemów to było ok. Odpowiadając na twoje pytanie, powiedziałbym, że te metodologie powinny się cały czas zgrywać, ale ze względu na to, że BDD jest bardzo ukierunkowane na rozwiązywanie twoich konkretnych problemów biznesowych, to ostatecznie to jest cel i jeżeli piramida testów do tego nie działa, to znaczy, że nie działa. Oczywiście nie, możemy popełnić błąd, się okazuje, że ona działa, a myślimy, że nie działa, co nie zmienia faktu, że na tym bym się skupił, na tym, że rozwiązujemy problemy biznesowe i jeżeli te metodologie takie bardziej techniczne działają dla nas, to jest ok. A jeżeli nie działają, to też jest ok, mogą działać jakieś inne rzeczy. Mam nadzieję, że to odpowiada jakoś na twoje pytanie. Tak, drugie pytanie tyczy się agregatów. Ogólnie bardzo często korzystałem z samego BDD i BHT, żeby testować agregaty. Czy zdarzyło ci się poza Celiusem testować agregaty właśnie za pomocą BDD i BHT? Nie, ale to nie znaczy, że to by mogło być złe. Ja powiedział, że jeżeli... Przepraszam, że tak monotematycznie, ale jeżeli to działa, to działa. Mam znajomego, który, może ktoś kojarzy Tomka Kowalczyka, bo to też taka osoba, z którą on o API bardzo dużo mówi. On na przykład używa BHT właśnie do testowania API, tak bardzo technicznie, bez tak naprawdę nawet wartości biznesowej w ogóle, tylko po prostu faktycznie on to sobie pisze, że jak uderzam na endpoint, to mi się zwraca response, bo po prostu lubi to narzędzie. I czy to jest BDD? Pewnie nie. Ale czy to jest spoko użycie BHT? Tak. Więc znowu, to jest kwestia jakiegoś tam pragmatyzmu i używania po prostu odpowiednich narzędzi do odpowiedniej skali problemów. Co oczywiście nie znaczy, że to jest proste, ale oznacza, że to jest coś, do czego można dążyć po prostu, nie? Dziękuję również. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytanie? To. Mam do ciebie takie pytanko. Jak sobie radzisz, jeżeli masz takie scenariusze między suitami? Jak przygotowujesz poprzedni stan? Bo zakładając,
dodałeś do koszyka i masz teraz dwa scenariusze dalej. I na przykład możesz zapłacić za to, uproszczając, albo na przykład możesz inną opcję tam wybrać, albo gdzieś później w panelu masz, najpierw musisz mieć tą podstawę, czyli masz zamówienie, a z tym zamówieniem masz kilka scenariuszy, na przykład odrzucony, później musi przejść może jakąś dodatkową weryfikację. Jak sobie ten poprzedni stan przygotowujesz? Znaczy to ten poprzedni stan, jeżeli dobrze cię rozumiem, to on będzie zawsze w backgroundzie. I ten background jest zawsze, bo to działa tak, że jak mamy background, mamy kilka scenariuszy, to ten background się zawsze odpala przed każdym scenariuszem. To idea jest taka, to już na poziomie takim typowo technicznym, że każdy z tych testów, on musi być testowany w izolacji. W sensie każdy z nich musi działać na, nazwijmy to, czystej instancji aplikacji. Mam teraz taki projekt, w którym działamy, gdzie no to jest troszeczkę upierdliwe, że jest to zrobione tak, że oni w tym projekcie już wcześniej, zanim my tam jeszcze przyszliśmy, oni sobie zrobili taką strukturę testów, że używają, najpierw ładują fixtury i na tych fixturach potem coś tam operują sobie w tych testach. To jest oczywiście no straszne, no bo jak sobie dodamy jakieś w fixturach, dodamy jakiegoś ordera i akurat dodamy go między jednym a drugim orderem, to potem nam się wywalają testy, bo oczekiwaliśmy, że ten ID tego orderu będzie jakiś inny. Absurdalne, nie? Więc co do zasady, jeżeli mamy jakiś na przykład order, który sobie potem możemy w różnych scenariuszach, w różnych use case'ach przetestować, no to robimy order, szykujemy w backgroundzie, a potem w każdym scenariuszu testujemy każdy konkretny przypadek użycia tego orderu. No i wtedy w każdym scenariuszu będziemy działać na tym samym orderze. Czy to odpowiada na twoje pytanie? Tak, jak najbardziej, ale jeszcze jak technicznie sobie na przykład przygotowujesz order, czy to już jest na przykład znowu, powiedzmy, że na API. Testujesz, tworzysz order przez API, bo znowu potrzebujesz sobie stworzyć nową jakby instancję orderu, czy na przykład wlewasz do bazy? Bardzo fajne pytanie. Ja bym powiedział, że... Znaczy, ja wiem, jak my to robimy. My to robimy akurat w Celsiusie, to robimy po prostu obiektami. Wrzucamy do repozytorium rzeczy stworzone po prostu przez jakąś tam faktorkę czy coś tam. Ale pytanie, czy to jest spoko? Bo ja w sumie nie wiem, bo dwie szkoły są i jedna mówi, że to jest okej, bo to jest background po prostu, a faktyczną wartością, którą sprawdza się, jest ten scenariusz, ale druga szkoła mówi tak, no dobra, ale jak wszystko lecimy z API, to wszystko lecimy z API, ten order również powinniśmy przygotować przez API. I ja bym powiedział, że nie wiem i się nie domyślam nawet, która z tych dróg jest lepsza. My w Celsiusie akurat używamy, że background zawsze jest praktycznie każdy background, nawet jak sobie zobaczysz konteksty, te klasy, które mapują te stepy, no to konteksty, które są oznaczone jako setup, to są takie konteksty, które są zawsze używane w backgroundach i to są te takie konteksty, które właśnie operują już bezpośrednio na obiektach, bez żadnego interfejsu użytkownika, czy to UI-a, czy API, tylko po prostu wrzucają rzeczy do bazy. I to jest na pewno prostsze. A czy jest poprawniejsze? Nie wiem. No właśnie, czy poprawniejsze, bo ja już miałeś na pewno wcześniej jakiś test, który stworzył ci ten order. I jakbyś tak? miał w backgroundzie, jakby go znowu powtarzać, że on idzie przez API, ma implementację, no to masz taki overengineering, bo to jest to samo i tracisz też na innych rzeczowych sieciach. Tak, absolutnie. Jest to jeden z bardzo dobrych powodów na to, żeby jednak nie robić takich rzeczy w backgroundzie przez API na przykład, tylko że jak testujemy kancelowanie orderu albo fulfillowanie orderu, to mamy testować tylko i wyłącznie to, a nie to, czy order się dobrze przez API stworzy. Nie? Do tego mamy inny test prawdopodobny, który to powinien otestować. Ja się z tym zgadzam, jak najbardziej, natomiast rozumiem, że są argumenty również za inną drogą, że jednak mimo wszystko, jak już mamy wszystko po API, to robimy wszystko po API, bo dzięki temu jesteśmy bardziej odporni na potencjalne na przykład testy, których byśmy nie zrobili, nie? Tak, ale jeszcze właśnie tutaj masz tak, że jak zrobisz ten bypass, że sam sobie tam wrzucisz, to może zmieniłeś coś w tym teście przygotowującym order, i to też musisz może zmienić później w tych faktorkach, które przygotowują ci. Tak, mogę. A jakbyś wykorzystywał jakby logikę tamtego scenariusza, to zawsze masz pewną już zmianę przygotowaną. To prawda, natomiast pytaniem jest, czy jeżeli na przykład coś się zepsuje w procesie checkoutu, to chciałbyś, żeby w związku z tym również się psuły scenariusze w opłacenie zamówienia? Zdecydowanie nie. Tak, ja też bym tak powiedział, że zdecydowanie. Dzięki. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Przewijam jeszcze na koniec, żeby się ładnie z wami pożegnać. Tych slajdów zrobiłem jak głupi. Dziękuję wam bardzo w takim wypadku.